Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Osiemnasta 30 minęła. Zaczynamy sobotnie główne wydanie zbliżeń. Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa. Woda znów śmiertelnie groźna. Brak opieki nad dziećmi, no i alkohol. No to jest taka główna przyczyna. Ratownicy apelują o rozwagę. Lekceważenie tego, co to znaczy woda. Niskie ceny zboża i choroby zwierząt hodowlanych. Jest tak, jakby nam się w pewnym momencie zabrało chleb. Trudny rok dla rolników z regionu. Pogoda jaka była, to była. Przyszedł deszcz wtedy, kiedy nie miał. Od dziś w soboty za darmo. Zawsze był problem ze znalezieniem w płatnym miejscu parkingu. Zmiana zasad parkowania na toruńskiej Starówce. Kolejna ofiara wody w regionie. Wczoraj w jeziorze Okonin, niedaleko Golubia Dobrzynia, utopił się 43-letni mężczyzna. Wszystko wskazuje na to, że mógł być pod wpływem alkoholu. Mimo ostrzeżeń i apeli, wielu wypoczywających wciąż bagatelizuje podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tylko od maja w Polsce utopiło się ponad 240 osób. Zabawa nad wodą zakończyła się dramatem. Czterech mężczyzn pływało rowerem wodnym po jeziorze Okonin, niedaleko Golubia Dobrzynia. 43-letni mężczyzna wskakiwał do wody. Po kolejnym skoku już nie wypłynął. Po około 6 godzinach poszukiwań przy pomocy płetwonurków z Włocławka odnaleziono ciało mężczyzny. Lekarz, który przyjechał na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon. Mężczyzna prawdopodobnie był nietrzeźwy. Jego koledzy nie byli w stanie mu pomóc z powodu silnego upojenia alkoholowego. Człowiek topi się w ciszy. Walczy, by utrzymać się nad wodą i nie jest w stanie zawołać o pomoc. Do tragedii najczęściej dochodzi na oczach innych. Woda to żywioł, którego trzeba się obawiać. Od początku wakacji do 10 sierpnia w regionie utopiło się 10 osób. Przyczyny tych zdarzeń wciąż się powtarzają. Zgubę niesie brawura i alkohol. Niestety niektórzy zażywają, a uważam, że się nie powinno, tym bardziej jak jest się z małymi dziećmi. Pilnować to, że piwo nie pomaga w tym na pewno. Bo to chwila, moment i dziecka nie ma. Woda jest zdradliwa, prawda? W każdej chwili można się spodziewać wszystkiego. Można się zachłysnąć, można się potknąć, także no jest wiele wersji tutaj takich niepokojących wydarzeń. Ratownicy apelują o rozwagę i ubolewają, że plażowicze nie reagują na ich ostrzeżenia. 100% lekceważenie tego, co to znaczy woda. Żadnego respektu, żadnego. Jedynie tylko zostaje dla tych ludzi arogancja w stosunku do nas i my mamy problemy. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz kąpieli, który często jest bagatelizowany. Podczas akcji ratowniczej wypoczywający zamiast współpracować przeszkadzają ratownikom. Nie wiedzą, o co chodzi, więc gwizdek, gwizdżemy, proszę opuścić wodę, nie. Ludzie nie wychodzą, bo oni się kąpią. Gdy tonący nie zostanie dostrzeżony przez innych kąpiących, na pomoc może być już za późno. Po 4 minutach już jest coraz gorzej, już jest niedotlenienie mózgu i serce można pobudzić, ale mózg już nie. 200-konny silnik łodzi ratunkowej pozwala na przyspieszenie do prędkości 80 km na godzinę. Dzięki temu ratownicy są w stanie dopłynąć do różnych stron Zalewu Koronowskiego nawet w 4 minuty. Ktoś wzywa, od razu płyniemy, jesteśmy przygotowani 24 godziny na dobę, wypływamy w każdej chwili, kiedy potrzeba tylko. Załączenie uprawiania sportów wodnych z piciem alkoholu mogą grozić surowe kary, 500-złotowy mandat, postępowanie przed sądem czy utrata prawa jazdy. Bydgoszcz, Rafał Przybyszewski. My zmieniamy temat. Niskie ceny zboża, kapryśna pogoda podczas żniw i wirus afrykańskiego pomoru świń. To tylko niektóre z problemów rolników i hodowców zwierząt. O tym, na jaką pomoc liczą rolnicy, dyskutowano podczas jubileuszowych pałuckich targów rolnych, które po raz 20 odbywają się w Żninie. Nie ma większego problemu dla hodowców trzody chlewnej w Polsce niż wirus ASF. Zgodnie przyznają właściciele gospodarstw z Kujaw i Pomorza. W piątek odnotowano na Lubelszczyźnie kolejny przypadek afrykańskiego pomoru świń. To 14 ognisko choroby w Polsce. Wirus jest niegroźny dla człowieka, ale może spowodować ogromne straty w gospodarce. My żyjemy z tego, co produkujemy. Produkujemy świnie. I to jest tak, jakby nam się w pewnym momencie zabrało chleb, bo jeżeli do każdego gospodarstwa może to dojść. W takie gospodarstwo będzie miało zakaz hodowli, 5 lat, 4 lata, dostanie jakieś pieniądze, ale z tego się nie żyje. Kujawy i Pomorze są w krajowej czołówce w dziedzinie hodowli trzody chlewnej. Rolnicy nie kryją więc obaw. Jesteśmy największym
producentem świń w kraju. I w związku z tym to nas najbardziej dotknie. Hodowcy na własną rękę dbają o tak zwaną bioasekurację, czyli szczelne ogrodzenie budynków i ograniczenie liczby osób pracujących przy zwierzętach do absolutnego minimum. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, dla właścicieli gospodarstw prowadzone są też szkolenia. Właśnie do wymiany doświadczeń i rad służą spotkania takie jak to w Żninie, podczas jubileuszowych 20. Pałuckich Targów Rolnych. Impreza gromadzi producentów maszyn rolniczych, wystawców z branży ogrodniczej, nawozów i pasz już od 20 lat. Rolnicy spotykają się nad jeziorem Czaplem, bo to także doskonała okazja do dyskusji o tegorocznych żniwach. Pogoda jaka była, to była. Przyszedł deszcz wtedy, kiedy nie miał. Co pomogło, to na okopowe i na kukurydzę. To mamy wyjątkowo w tym roku. Rolnicy zwracają także uwagę na niższą niż w ubiegłym roku cenę zboża. Spadek cen raczej wynika na sprowadzaniu zboża z innych krajów. No bo przy tych cenach dzisiejszych to wiadomo, że cena zboża powinna być dużo większa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska, na których prezentowano nowoczesne ciągniki. I rolnicy z chęcią przybywają tutaj dowiedzieć się nowych ciekawostek w produkcji zwierzęcej, a także i w maszynach rolniczych. Interesująca wystawa. Można obejrzeć maszyny, no i wiele innych rzeczy. Dużo takich ogrodowych rzeczy jest też, także warto. Jak przyznają władze gminy, Targi Pałuckie to marka, która na stałe zadomowiła się w Żninie. Mam nadzieję, że przez kolejne przynajmniej 20 lat będą te targi, pałuckie targi rolne realizowane na takim wysokim poziomie, jak są obecnie. Przybywa wystawców, poszerza się oferta i widać, że odwiedzających też jest coraz więcej. Impreza potrwa do niedzieli. Żnin, Malwina Turek. Od dzisiaj sobotnie parkowanie na Starym Mieście w Toruniu jest bezpłatne. Na tę chwilę długo czekali kierowcy, a szansa na to pojawiła się po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że sobota powinna być traktowana jak inne dni wolne od pracy. Od początku lipca podobne zmiany obowiązują też w Bydgoszczy, ale zmian w zasadach parkowania w Toruniu jest więcej. Toruńska Starówka. Niewiele miejsc parkingowych, natomiast wielu chętnych, by je zająć. Turyści podczas sobotniej wycieczki za kilkugodzinny postój w tej strefie płacili nawet powyżej 20 zł. Od teraz opłaty za sobotnie parkowanie uiszczać nie trzeba, a zwiedzający mają już nawet plany, na co wydać zaoszczędzone środki. No, na różne cele tam, na lody na przykład dla dzieci. Decyzja o zniesieniu opłat to efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie z Augustowa, że sobota pod tym względem nie powinna różnić się od innych dni wolnych od pracy. Uchwałę znoszącą opłaty już w lipcu przyjęli radni, a miejski zarząd dróg przygotował się, by wiedział o tym każdy kierowca. Uzyskuje taką informację na znakach D44, czyli tych, które informują, że wjechał do strefy płatnego parkowania. Tam znalazła się informacja, że w sobotę za parkowanie nie płacimy. Aktualne godziny i stawki opłat znajdują się także na samych parkometrach, bo postój od poniedziałku do piątku nadal kosztuje. Ale i tu nastąpiły zmiany, korzystne dla każdego, kto tylko nieznacznie przekroczy opłacony czas postoju. Może jechać do takiego wspólnego punktu dla zespołu staromiejskiego i tam wnieść opłatę w wysokości takiej, jak zapłaciłby w urządzeniu, a więc 3 zł, żadnej dodatkowej opłaty. Warunek, zrobi to w ciągu godziny od przekroczenia limitu czasu albo od nieuiszczenia opłaty. Zmiany spowodują zmniejszenie wpływów do budżetu miasta nawet o 400 tysięcy złotych rocznie. Kierowcy zauważają, że mniej może być teraz także samych miejsc do parkowania, ale na i tak zatłoczonej sterówce nie zrobi to większej różnicy. Odkąd przyjeżdżam z Włocławka do Torunia, to zawsze był problem ze znalezieniem w płatnym miejscu parkingu. Nie? Także myślę, że to nie będzie kłopot. Władze miasta liczą na to, że kierowcy nie będą traktować starówki jako darmowego weekendowego parkingu, a może przekonają się do komunikacji miejskiej. Tam w ofercie od września pojawią się też bilety dla grup dobowe i tygodniowe oraz czasowe 30, 60 i 90-minutowe. Toruń, Wiktor Sumliński. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Bawarska moc pod maską, zlot miłośników BMW. Ekstremalne doznania i dobra zabawa. Nietypowe zawody w podbydgoskich prądkach.
Klasyczne potrawy i dania w zupełnie nowym wydaniu. W Grucznie trwa 11. Festiwal Smaku. Co roku wielki kulinarny festyn przyciąga miłośników regionalnej kuchni z całego kraju, a wśród prezentowanych różnorodnych dań znalazło się także miejsce na przykład dla ziemniaków. Patrząc nawet na otoczenie, na ludzi, na ich zachowanie, gdy widzą tą pyrę z tego parnika zwykłego węglowego, to taka troszeczkę łezka w oczku się kręci, jakieś wspomnienia wracają z dzieciństwa. My tu dla was przygotowaliśmy szare kluchy szarpane, ziemniaki sołtysa z ziołami, do tego jest sosik z ogóreczkiem młodym i sznurowana kapusta, a przede wszystkim pogoda i pogoda ducha również. Próbuję jednak co roku oszacować, ile różnych smaków w tym roku doszedłem do 400 i wiem, że utknąłem tak dobrze po pół metku. Czyli między 600 a 700 różnych smaków, czyli nawet 1/10 nie jesteśmy w stanie spróbować. Czy pewnie nawet 1/50, jeśli byśmy chcieli to robić uczciwie. I to pokazuje bogactwo polskiej kuchni. Festiwal Smaków to jest dla nas praca, ale że praca jest dla nas przyjemnością, bo to jest nasze hobby, no to sam festiwal jest dla nas zabawą. Zapraszamy na Festiwal Smaków. Pyszne jedzenie, będziecie pamiętać to przez następne 100 lat. Co za rekomendacja. U nas kolejne tematy. To patronka rodzin, do której wierni modlą się o zgodę i szczęście. Kult Matki Boskiej Podgórskiej w Toruniu trwa już od ponad 220 lat. A dzisiaj w pierwszą rocznicę koronacji jej wizerunku uroczystą mszę świętą celebrował ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Andrzej Suski. W ubiegłym roku na XVIII-wiecznym obrazie, którego autorstwo przypisuje się malarzowi Kazimierzowi Łukaszewiczowi, pojawiły się złote korony wykonane z darów wiernych. Uroczystość koronacji wizerunku była dla parafii ważnym wydarzeniem, bo właśnie tutaj przez dwa stulecia rozwijał się kult Matki Boskiej Podgórskiej. Podczas uroczystej mszy świętej w rocznicę tego wydarzenia, w dowód wdzięczności m.in. za wsparcie renowacji klasztoru franciszkanów, specjalne wyróżnienia otrzymali marszałek województwa Piotr Całbecki i prezydent Torunia Michał Zaleski. Kochają malować i chcą dzielić się swoimi emocjami, przelewając je na płótno. Rozstrzygnięto 11. ogólnopolski konkurs malarski imienia Teofila Ociepki dla artystów nieprofesjonalnych. 200 autorów nadesłało aż 700 prac. Najlepsze zostały zaprezentowane podczas wernisażu w Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. To jest konkurs, który ma już swoją 20-letnią tradycję. Biorą w nim udział właściwie różni artyści, aczkolwiek główny nacisk kładziemy na artystów intuicyjnych, takich nazywanych też artbrutowcami, outsiderami. To są ludzie, którzy tworzą z potrzeby serca, a właściwie to twórczość jest dla nich jakby czynnością fizjologiczną. Tak samo jak oddychanie. To jest wyjątkowo trudny konkurs i wyjątkowo trudny do oceniania, ponieważ każdy z tych autorów jest zupełnie inną osobowością. Do każdej osoby podchodzimy kompletnie indywidualnie. Wyobraźnia, umiejętności kolorystyczne, czy taka intuicja kolorystyczna, próba komponowania, opowiadania o tym świecie w sposób wyjątkowy, szczególny, niepowtarzalny. Przyjemność z jazdy, komfort i adrenalina, której potrafi dostarczyć tylny napęd. Motomaniacy nie tylko z Polski, ale także m.in. Anglii, Niemiec czy Białorusi przyjechali do Torunia, by oddać się największej pasji – jeździe BMW. Na 19. ogólnopolskim zlocie miłośników tej marki każdy mógł poczuć zawrotną prędkość. Przede wszystkim to są bardzo mocne auta, znoszą bardzo dużo, także stanowią jakby świetną bazę do budowy autu do sportu, jak do różnych dyscyplin, czy rajdów, czy rallycrossu, czy driftu. Fajne wprowadzeniu, tylny napęd, powiedzmy starsze modele mniej awaryjne jak te nowsze. No i nie wiem, ryk silnika, mówię, jest bardzo fajne auto. To już 19 lat, jak funkcjonujemy jako stowarzyszenie. Bawimy się, wspieramy. BMW jakby są do tego stworzone, żeby bokiem tutaj latać, więc od zawsze marzyłem od BMW i w końcu się udało zrealizować marzenie. Fanem motoryzacji nie tylko niemieckiej jest też Łukasz Betański, ale co dzisiaj przygotował dla Państwa w serwisie sportowym, to się okaże. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja też nawiążę do tego BMW, bo bardzo szybko biegła dzisiaj w nocy Iga Baumgart z BKS-u Bydgoszcz. Razem ze swoimi koleżankami ze sztafety 4x400 metrów spisały się na tyle dobrze, że awansowały do finału i pobiegną o medale Igrzysk Olimpijskich. Właśnie Państwo mogą zobaczyć w swoich telewizorach ten bieg eliminacyjny. W skład sztafety 4x400 metrów wchodzi Małgorzata Hołb, Patrycja Wyciszkiewicz, właśnie Iga Baumgart z BKS-u Bydgoszcz oraz Justyna Święty zajęły trzecie miejsce i pewnie awansowały do finału. Poniżej oczekiwań, co ciekawe, spisały się francuski. To nie wszystko, co działo się w Rio, bo na przykład w finale B K4 na 500 metrów, mowa oczywiście o kajakach, Beata Mikołajczyk razem ze swoimi koleżankami zajęła pierwsze miejsce. A co jeszcze w serwisie sportowym? Zapraszam o godzinie 22. Wtedy więcej informacji, więcej szczegółów, nie tylko z Rio de Janeiro. Podobno świetna zabawa i na pewno ekstremalne przeżycia. W Prądkach koło Bydgoszczy odbyły się drugie mistrzostwa w skoku z Bloba o Puchar Kujaw i Pomorza. To jedyna taka impreza w Polsce. O co w tym wszystkim chodzi, nie będę Państwu tłumaczył, bo na własnej skórze sprawdzała Martyna Sobecka. To miejsce absolutnie dla wszystkich. Dla małych i dużych. Ale przede wszystkim dla tych, którzy kochają ekstremalne przeżycia. Bo właśnie o emocje i dobrą zabawę chodzi tym, którzy podjęli wyzwanie. Wybijamy człowieka do wody na wysokość około 5-6 metrów. Postanowiliśmy się dobrze tym bawić i zrobić coś dla ludzi tutaj u nas w Kujawsko-Pomorskim. To już drugie mistrzostwa w prądkach. Uczestnicy walczyli o Puchar Kujaw i Pomorza na różne sposoby. Między innymi oryginalnym przebraniem. Czemu słoń? Nie wiem, nie mam pojęcia. W sklepie był słoń, to wziąłem słonia. I zadziałało. Jury doceniło starania. Generalnie oceniamy wszystko. Najważniejsze w poprzednich zawodach były przebrania. Na to postawiliśmy. W tych zawodach oceniamy wysokość, przebranie, no i niekonwencjonalny styl w locie. Choć ciężko mówić o konkretnym stylu. Skoki często są zupełnie niekontrolowane. Dlatego organizatorzy przewidzieli również nagrodę za najlepszy upadek. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Czat! Po prostu polecam każdemu, musicie tu przyjechać. To są takie emocje, których się nie da opisać i uwierzcie mi, że to, co widzieliście, to jest nic. To, co jest tam u góry, jak się leci tam, albo tam, to jest po prostu nie do opisania. Prądki, Martyna Sobecka. No, w kreskówkach coś takiego wynaleziono już całkiem dawno. Po włoskiej kuchni i amerykańskiej kulturze przyszedł czas na polskie tradycje kulinarne. W sercu Bydgoszczy zorganizowano po raz trzeci kolację na wyspie. Podczas tej miejskiej biesiady nie zabrakło regionalnych potraw, pokazów i atrakcji. Polski bigos, żur, pierogi, ale również domowe wypieki i lody to przysmaki, które królowały na biesiadnym stole. Bydgoszczanie mieli okazję skosztować mięs, serów i przetworów od regionalnych producentów. Dobrą radą służyły gospodynie, które ujawniały tajemnice niektórych starych przepisów. Kolacja na wyspie i Dzień Polski to kolejna okazja do zaprezentowania różnych specjałów polskiej kuchni. Oprócz smakowitego poczęstunku dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji, również związanych z polską tradycją i kulturą. Oprócz pokazów rycerskich na scenie zaprezentowali się artyści. Można było spróbować swoich sił w turnieju frisbee. Imprezę zakończy pokaz laserowy i projekcja filmu Bogowie. Przez kilka lat na to miejsce z zaciekawieniem, strachem lub obojętnością spoglądali mieszkańcy Fordonu. Nam udało się dotrzeć do ludzi, którzy mieszkają w przyczepach bez prądu, ogrzewania i wody na prywatnej działce i posłuchać historii ich życia. Lokatorzy innego świata na antenie TVP 3 Bydgoszcz. Do zobaczenia już dzisiaj. Trochę się zagubiłem. No i straciłem mieszkanie, nie? Nie chcę o tym rozmawiać, bo... Ja nie mogę w takim czymś mieszkać. Tego pan nie traktuje jako domu? Nie, nie. Jak ja tutaj śpię wieczorem, a rano wstaję, to tylko słyszę, jak szczury latają. Mieszkają z jednej strony największe w Bydgoszczy tętniące życiem osiedle i dziesiątki ludzi codziennie mijających to miejsce. Z drugiej na cudzej działce, prawie w środku lasu, oni, lokatorzy innego świata. Jak mówi Adam, tak sobie żyją. Co sprawia, że ludzie wybierają takie życie? Czy to na pewno wybór? I o czym marzą Adam i Tomasz? Reportaż Darii Kazuły, lokatorzy innego świata, dzisiaj o 21.30 i jutro o 18.00. A u nas teraz pogoda. Dzisiaj słoneczna, jutro raczej deszczowa. Alicja Kwaśniewska, dzień dobry.
Dzień dobry. Pogoda jeszcze letnia i przyjemna. Zachęca nas do spacerów i wycieczek. A dziś zapewne każdy z nas marzył o wędrówce nad jezioro lub rzekę. I tam warto się rozejrzeć, bo gałęzie czarnego bzu uginają się pod ciężarem owoców. Właśnie teraz warto pomyśleć już o zimie, bowiem sok z czarnego bzu pomoże nam przy katarze, ale również zwalczy gorączkę, pomoże również przy infekcjach. Zrywamy całe baldachimy. Pamiętajmy jednak, że surowe owoce są niejadalne i szkodliwe. Warto jednak zostawić parę kiści dla ptaków, które będą odlatywały już niedługo do ciepłych krajów. Ale spokojnie, to jeszcze nie jesień. I chociaż jutro będzie pochmurno i deszczowo, to kolejny tydzień przyniesie jeszcze sporo słońca. Ale o tym opowiem Państwu w prognozie pogody, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Zapraszała Alicja Kwaśniewska. Dziękujemy bardzo. Ja przypomnę Państwu nasze najważniejsze tematy. Woda znów śmiertelnie groźna. Brak opieki nad dziećmi, no i alkohol. No to jest taka główna przyczyna. Ratownicy apelują o rozwagę. Lekceważenie tego, co to znaczy woda. Niskie ceny zboża i choroby zwierząt hodowlanych. Jest tak, jakby nam się w pewnym momencie zabrało chleb. Trudny rok dla rolników z regionu. Pogoda jaka była, to była. Przyszedł deszcz wtedy, kiedy nie miał. Od dziś w soboty za darmo. Zawsze był problem ze znalezieniem w płatnym miejscu parkingu. Zmiana zasad parkowania na toruńskiej Starówce. U nas bez zmian. Teraz to wszystko. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, a wieczorny serwis o 21.45. Zapraszam Państwa. Do zobaczenia.